Siemanko, witajcie w mojej kuchni, a tak naprawdę to nie jest moja kuchnia, tylko kuchnia Mandzie. Jeżeli Mandzie nie znacie, to jesteście ignorantami, przeżyliście 100 lat w jaskini, a w rzeczywistości możecie sobie wejść zobaczyć. No i co, dlaczego jestem u Mandzie? Dlatego, że pracujemy nad jeszcze jedną rzeczą, którą mamy nadzieję, że już wkrótce ujrzy światło dzienne, ale nie to dzisiaj, w tłustym czwartku, dlatego dzisiaj jest troszkę inaczej, bo postanowiłem zrobić największego Subwaya dostępnego do kupienia i moi drodzy, ten Subway kosztował 52 zł. Ponad 52 zł dla Subwaya. Tu macie rachuneczek, elegancko wszystko jest wylistowane, jeżeli chodzi o samego Subwayka. I teraz tak, mogę wam powiedzieć, co my tu mamy. Zatem mamy 30-centymetrowego Suba, zaraz wam go zaprezentuję, w którym, albo pokażę wam, na razie tylko 15, tak żebyście zobaczyli taki mały teaser. To jest jedna połowa tego czegoś. To jest tylko jedna połowa. To jest duże. W razie troszkę mi się schłodziło, ale będzie i tak dobre. Więc teraz tak, to jest 30 na serowa, miodowa posypka, tak się chyba to nazywa. Mamy tak, kurczak teriyaki, kurczak fajita, pepperoni, pieczona wołowina, indyk, szynka. To było wszystko, co udało się do tego włożyć. Łącznie wyszło nam 52 zł, bo warzywa są w normalnej cenie. Z warzyw jedynego chyba, którego nie udało mi się tam włożyć, to był zielony ogórek. I chyba to wszystko, włącznie z oliwkami. Czekaj, ale o co ci chodzi, że nie udało ci się włożyć? O co ci chodzi z tym? Nie ścisnęłoby się w kanapce, bo ja bardzo dziękuję. Obsługa była przemiła i byli mega zadowoleni, że mogli coś takiego zrobić. Pani przy kasie powiedziała mi wprost, że jest to, słuchajcie, największa jako dotychczas składa, więc tak wygląda jedna tylko z nich. Opatrzcie, aż na dwa papiery trzeba było zabrać. Zróbmy tak, co by lepiej było widać. Już trochę widzę, że jest chłodniejsza, już czuję pod paluszkami. Tak wygląda 15. Co? To jest jedna połówka i tak wygląda... Pokaż ją tutaj bliżej. Czekajcie. Tak wygląda warstwowanie tego wszystkiego. Tak wygląda to od boczku. Wow. W tym mamy jeszcze tak, jeżeli chodzi o przyprawy, mamy wszystkie. Jeżeli chodzi o sosy, mamy... Pani powiedziała, że mogę wszystkie, ale że się wyleje, więc wziąłem tylko 3, czyli kowbojski barbecue i słodką oliwkę, czy cebulkę, jakoś tak. No i mamy to. I mamy to, słuchajcie, żeby jeszcze nie było mi za łatwo, ja będę spróbował jeść jak najszybciej. Oczywiście nie mam jakiejś super wody tutaj przy sobie, więc będę pewnie na pewno wolniej jadł, bo nie będę w stanie tak szybko przełykać. Ale tutaj Mandzia, którego już pewnie słyszeliście, będzie mi troszkę przeszkadzał. Mandzia ma takie 3 power upy, którymi może mi przeszkadzać w czasie jedzenia, będę musiał je wykonać. Użyję ich w najtrudniejszych momentach. W najtrudniejszych momentach, więc tak, tutaj kot Bedel się zainteresował kolejną kanapką. Jeszcze porównaj z 15, co dla mnie. No właśnie, weźmy 15, wam pokażę, jak wygląda zwyczajna 15-teczka. Słuchajcie, to jest zwykła 15, którą wziąłem mojemu koledze Mandziowi. To jest moja połowa, więc tym się będę bawił. Mandziu w wolnej chwili może sobie pochrupać. Ja ci powiem czasie... tak, że ja normalnie tak zjadam 15 i się nią najadam, bo wiesz, to jest 30 i ta 30 starcza mi na pół dnia. Ty teraz zjesz 15 wielkości jakiejś 30 i jeszcze trochę. Słuchajcie, to jest takie... półtorej mojej pięści, jak patrzę. Półtorej pięści pocięte od walkskotem, nie tnę się, jeszcze nie jest aż tak źle. Więc moi drodzy, 30 cm Subwaya w Ignacym, zaraz będzie 52 zł, lecimy. Czas zaatakować. Nie wiem, nigdy nie jadłem tylu warzyw, ja nie przepadam za tyloma warzywami. Idę po timer. Idziesz po timer? Chcesz postawić timer? To dawaj. Dobra, powiedz, jak mogę zaczynać. Mandzio, słuchajcie, ma timer gotowy w tym momencie, więc będzie mi odliczał, więc... 3, 2, 1. Go. Powiem ci, Ignacy, że nie wiem, dlaczego się zrzucasz na coś tak ogromnego, żeby to robić na czas. No. Trochę mnie to dziwi. Ja bym tutaj poszedł bardziej wtedy z tym wrapem, bo to jest gorszy niż wrap, to jest większe niż wrap. Ale... Nie, to strasznie z góry determinuje smak, to jest chyba schab? Nie, to jest wołowina. Wołowina. A jest niezła, ale determinuje smak. Fajnie. Smaczne. Ej, słuchajcie, zajebiste. No, jeżeli taka dobra kanapka i pracy, słuchaj, to musisz wymienić wszystkie jej składniki teraz, jedząc ją. No bo... To jest tak, kurczak, szynka, pepperoni, wołowina, dwa typy kurczaka tam były, indyk, biała posypka, pieczywo... Tuńczyk, żeberka? Nie było tuńczyka, nie było żeberek. O nie! Żeberka będzie weszły. Jeżeli chodzi o warzywa, pomidor, dwa rodzaje oliwek, papryczka jalapeno, cebula, papryka, ser był jeszcze, tam już było, myśl. Spójrz, sałata zielona, jalapeno mówiłem. Dobre gryzy bierzesz, wiesz? No, chyba wszystko powiedziałem, do tego sos kowbojski,
sos, słodka cebulka, słodkie chili, czy słodka cebulka, nie wiem co. O jest barbecue. Jako przyprawy sól, pieprz, parmezan, oregano. Wiem, wszystko mamy. No to lepsze to wyzwanie było. Znaczy to jest wyzwanie rozgrzewkę, ty się nie martw Ignacy tutaj. Masz tutaj właśnie kola dietetyczna. Przebite, kolę dietetyczną oczywiście. Dobra. Raz jeszcze pozdrawiam obsługę, to było w Arkadii. Naprawdę przemili ludzie. Aż było tak, że przychodziły chyba z dwie osoby z zaplecza, żeby zobaczyć tego potwora, jak powstawał, więc było bardzo miło, troszkę ich okłamałem, powiedziałem. Trochę się wstydziłem powiedzieć, że robię film, tylko powiedziałem im, że mam zakład z kolegą, co poniekąd jest prawdą. Nie, nie żyjcie. Powiem ci tak, są 4 minuty, jesz no. Szybko. Nie jesz, nie jesz mega szybko, jak obecnie widać, ale jesz szybciej niż normalni ludzie. I masz trudności z kończeniem pierwszej 15 jeszcze. Nie mam trudności. No przepraszam, 4 minuty ty, no daj spokój, no. Żaden ze mnie wpaj, też się do was gadam. Dobra, dobra, zaraz zobaczymy drugą część. Nie no, słuchajcie, do jakiegoś tam Mata Stołniego czy innych tych kurde przekozaków. To mi jeszcze daleko, ale a tak jak będzie powiedział na początek, marzenia są po to, żeby do nich dążyć, słuchajcie. Bang! Wiesz co, to jest spoko, że coś nie prosto się do przełyka. Ten tak? Był cięższy, no. To jest dużo prostsze do przełykania. No nie jest aż takie, nie wiem, nie, ciężkie, to jest w miarę okej. Okay. Znaczy nie wiem. To nie jest takie ciężkie, jest w miarę okej, okay. Zapamiętajcie te słowa. Mhm, ja będę za 5 minut, o nie, nie mogę! O nie, o nie! No nie. Zaczyna się atak żołądka? Nie. Zaczyna się atak sosów. Wszystkie spłynęły właśnie tam. O nie. Dobra. Ostatnie 2 gryzy. Mhm. Ale Ignacy, niestety nie weźmiesz tych gryzów normalnie. Jak wezmę? Weźmiesz te gryzy podskakując. O nie. O nie. O nie. Czekaj. To wypadnie mi ta kanapka. Dobra, taki nisko skakał. Dobra. Ło! Podskakuj, podskakuj, 2 gryzy podskakują, to musisz szelec zrobić, no nie ma no. Tak. A teraz podskakując musisz przegryźć to, no co ty myślisz, no, no, tak powoli, no, no, no dawaj, no dawaj, dawaj, no. Nie uciekaj. A jak się cieszę, że użyłem tego power upa, to było dobre użycie power upa. Gin! Gin! Nie robi do mojego koledzy. Dobra. Dobra. Ukradę ci gryza z tego. Możesz, proszę. Chcę ci ukraść gryza, chcę zobaczyć jak dobra. To się czuje. Mandzio mi pomoże, słuchajcie. Mandzio, mam pomocnika, słuchajcie, teraz ja użyję mojego powera. No to dużo! Teraz widzisz co ja mam? I 15 już pękła, dobra. Ile poszło? 9 minut? 10 minut dało mi się pierwszą 15 zrobić. Nie, nieźle, powinno być szybciej. W 10 minut pewnie powinienem zrobić całą tą kanapkę, albo nawet szybciej. Pewnie szybciej. Dobra, ale nie jestem jeszcze aż tak dobry, więc teraz runda druga. Lecimy. Go. Ostra ta kanapka, muszę ci powiedzieć, że ma tyle smaku fajnych. Ale czuć indywidualnie to. Wołowina oczywiście dominuje, bo jest na samej górze. No. Ale właśnie widzę, że zastosowałeś tutaj taktykę pokonania wołowiny, czyli obróciłeś się na drugą stronę i teraz jest na samym dole, jak ją gryziesz. No, zależy, jak spojrzysz, nie? Ale tak, generalnie wołowina jest dominująca mocno. Chyba. Ignacy, jak się czuję? Jak twoje siły na zamiary? Jak oceniasz je? Nie dam rady, myślę, ale spróbuję. Muszę się z tym zmierzyć. W sensie, będę jadł do momentu, aż seria będzie miała odrywy miotny, więc do tego... Ignacy? Pora na trzeci i ostatni power up. No. Widzisz co tutaj trzymam? Na kamerze? Nie widzę. Jest to twoja szklaneczka z piciem. Aha. Out. O nie, o nie, o nie. I co, ja już do końca gry nie mogę używać tego? Nie możesz, koniec picia. To ja się wywrócę za połowę tej kanapki przecież. Bez picia, przecież to będzie jakiś dramat. O nie, czekajcie, dobra, to ja muszę smarknąć. Uuu. I mówi się, że jest takie przysłowie, że warto mierzyć siły na zamiary, nie? No i na przykład widzicie, tak się okazuje, że znam to przysłowie i nie zmierzyłem siły na zamiary, więc... Mogę? Proszę? Ignacy, mam dla ciebie one time deala. No. Trzy przysiady. No. Po tym całym jedzeniu
za 3 łyki picia. Dobra, to mogę teraz zrobić. Dobra. Raz. Pełne dwa. Przysiady. No, Ignacy. Jest pełne. Bartek by nie razł tego pełnym przysiadem. Dobra, masz 5 nawet dostaniesz ode mnie. Siema, dobra, go, lecimy. Nie, Ignacy, nie mów tego. Tak, tutaj. To jest ten moment, kiedy to się kończy. Może... Umierasz? No. Teraz mi już dojechał smak mięsa. Już teraz gryzę tylko zimne mięso. Ale byś zjadł takie warzywka, co? Takie warzywka teraz sobie zjadł. Nie, no słuchajcie. Myślę, że 37 może zaliczyć centymetrów, że poszło. Nie, 15, 17, 18 centymetrów może można zaliczyć jakieś serdeczne. 19 może. Dobra, 19 udało się. 19 brawo. Największego lochy Mandzio mi dawał najlepsze wyzwania. Szczerze mówiąc, myślę, że gdybym może nie robił tych wszystkich głupot po drodze i nie miałbym odebranego picia, to może by to przeszło. Ale nie, spoko, fajna próba, słuchajcie, naprawdę niezła kanapa. Chcecie, sprawdźcie sami, a ja was zapraszam oczywiście na kolejne odcinki, jeżeli przegapiliście jakieś, sprawdźcie samą playlistę, a ja wam dziękuję serdecznie, nie dziękuję Mandziowi i trzymajcie się ciepło. Pa!